Marszałek Józef Piłsudski, patron naszej szkoły, odwiedził Tomaszów Lubelski 2 razy. Pierwszy raz przybył w 1901 roku. W połowie czerwca Piłsudski uciekł z Petersburskiego Szpitala Więziennego przez Kijów i Polesie do Rejowca, a stąd z żoną Marią przez Zamość do Tomaszowa. 18 czerwca, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo, przekroczyli granicę rosyjsko-austriacką. Tomaszów to miasto zaprojektowane przez Bernardo Morando. Było ono wielokrotnie niszczone podczas pożarów i walk. Nie zobaczymy już synagogi, mykwy, sukiennic czy hal targowych. Do dziś można podziwiać zabytkowy drewniany kościół, herbaciarnię, dawną remizę strażacką, gmach sejmiku powiatowego oraz kilka kamienic. Kładziono nacisk na rozwój intelektualny młodego pokolenia. Powstawały szkoły, w których na przestrzeni lat kształciły się następne pokolenia Polaków. Polaków wolnych dzięki działaniom ludzi takich jak marszałek. Marca 1921 roku Piłsudski już jako marszałek przybył do Tomaszowa. Kronice z tego czasu odnotowano. Tomaszowscy rajcowie i co znajmniejsi obywatele miasta, by przywitać marszałka, odczepili konie i sami ciągnęli wóz. Dopiero po jakimś czasie, gdy się zmęczyli, zaprzęgli konie, które do końca pociągnęły powóz. W tamtym czasie była to forma uczczenia szczególnie ważnych osobistości. Marszałek udekorował srebrnymi krzyżami Virtuti Militari sztandary 1. Pułku Ułanów Krachowieckich i 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Ordery odebrali też poszczególni żołnierze i dowódcy, którzy wyróżnili się na polu bitwy. Po odznaczeniach marszałek z buławą w ręku stanął na podium, gdzie dziś znajduje się pamiątkowy postument, i przyjął defiladę. Po posiłku na koszarach pojechał do Tomaszowskiego gimnazjum. Jego wizytę doskonale zapamiętał ówczesny uczeń Wacław Gniewkowski, co zrelacjonował w swoim pamiętniku. Gość zwiedził mury oraz podziwiał wystawę prac uczniowskich, a nawet wziął jakiś drobiazg na pamiątkę.